tutaj doktorzy, znaczy lekarze starali się ratować tych ludzi infekcji, bo jakaś infekcja właśnie niewyjaśniona wybuchła. Prorok? To Gould. Słyszysz mnie? Prorok? Tego człowieka mamy właśnie uratować. I przy okazji... mamy wirusa, mamy kosmitów i jeszcze korporację, która nie bardzo nas będzie kochać, więc... Nie musi ze wszystkim walczyć. Super skok. Prorok, posłuchaj. Nie wiem, czy mnie słyszysz, ale idą po ciebie. Musisz odnaleźć tych Marines. Wiem, że po mnie idą, ale ja ich znajdę pierwszy. Do góry. I Alcatraz otwiera drzwi, oczywiście wyrywając klamkę. Witam w Crysisie. Witajcie w Nowym Jorku. To nie są prerenderowane tła, to są obiekty w grze, więc wygląda nieziemsko. Będziemy mieć coś w rodzaju samouczka. Normalnie przeciwników nie mamy zaznaczonych na radarze, więc musimy ich sobie sami zaznaczyć w ten sposób. Klikając F mamy już zaznaczone. I plus najlepiej jeszcze przynajmniej spojrzeć na amunicję, w którym miejscu jest. Weźmiemy amunicję. Niestety jeszcze nie mamy niewidzialności czy kamuflażu. Więc będę musiał ich zabić tradycyjnie. Być może się uda ich po cichu też zakraść do nich. No zobaczę. Niech po cichu będzie finish him. Bardzo brutalny zresztą. No, ja będę się starał się tą grę przejść właśnie na spokojnie. Nie robiąc zbyt dużego zamieszania. Świetnie. Podnosimy pierwszy karabin. Znacznie jest bardziej skuteczny niż ten pistolecik. Więc i przy okazji jeszcze będę chciał sobie wziąć amunicję do niego. Yeah. Podnosimy amunicję i możemy iść dalej. Do punktu docelowego. Wszystko mamy zaznaczone na takim ruchomym jak w interfejsie. Ten interfejs jest właśnie widoczny w 3D, jak gramy na monitorach z tą opcją. Wszystko jest tu bajerańskie, zobaczcie te refleksy. No, genialnie zrobione. Grafika jest piękna. A gameplay niewiele gorszy. Dobra, tam będzie znowu samouczek. Co to było? Wskaźnik ukrycia pokazuje poziom czujności wroga. I możemy włączyć predator. Maskowanie a la Predator. Ta niewidzialność nie jest do końca taka doskonała, ponieważ z bliska nas jednak zauważą, więc trzeba, z tym będzie trzeba uważać. I wykończymy go. I na chwilę stajemy się widzialni, gdy atakujemy wręcz. Do tego nie możemy korzystać cały czas z tych opcji, ponieważ zużywa nam się pasek energii, jak widzicie, jest po lewej. Takie kreski białe, to jest pasek energii naszego skafandra, znaczy kombinezonu. Nie widzicie. Od lat sądzą zakończenia programu, ale żaden Skynet upuszczał to mimo uszu. Moim zdaniem ma rację. Wiesz, ilu
kasztanowy, jak prorok rozwalił po drodze do centrum. Facetowi kompletnie... Wow, ja wiem, że mi zaraz mnie zobaczy. Cholera, nie uda się. Dobra. Chyba klasycznie. Myślałem, że uda mi się ich wykończyć, ale niestety zauważyli po światę. No, biegniemy dalej. Prorok, słuchaj. Jestem na zewnątrz centrum ewakuacyjnego. Musisz się tu dostać. Nie wiem, jak długo... Osiągnięto punkt kontrolny. Dobra, ja zobaczę, jak to się nagrywa, moi drodzy, i wrócę do was. Dobra, bardzo fajnie się nagrywa, muszę przyznać. A, i wiecie co? I ja polecam oglądać akurat ten mój projekt w HD. Ja tutaj specjalnie nagrywam to w 720, żebyście mogli sobie właśnie pooglądać. Przez ładniejszy obraz, żebyście mieli. Bo na tej grze warto. Znajdźcie proroka. Cała okolica została zablokowana, więc musi być gdzieś w parku. Ekipy ratunkowe... Oni mnie jeszcze mają za proroka, więc to jest zabawne nawet. Odnowię energię. Świetnie. Włączono maskowanie. Pierwszy dead. Włączono maskowanie. Drugi nie żyje. Gdzie jest trzeci? Na razie zrobione wszystko elegancko, nikt nas nie wykrył. Włączono maskowanie. No, chodź tu, chodź tu. Włączono maskowanie. Czysta akcja. Świetnie. A jednak mnie zauważyli. Już się nie ma. No, wystaw główkę. Wystaw główkę, to się ją odstrzelę. Nie zaczynaj do gościa znana kombinezonem, bo się sparzysz. Świetnie, widzę kolejnego. No i co teraz? Zastrzeliliście kolegę tak w ogóle. Nic nie widzisz. A gdzie oni jeszcze są? Nie trzeba eliminować wszystkich przeciwników, jacy występują na mapie. Można sobie spokojnie przejść tą grę całą praktycznie po cichu. Więc nie musicie tak walczyć jak ja. Ale możecie oczywiście się też pobawić. Widzę, że ten poziom nie będzie taki prosty. No to nie będziemy szaleć w takim razie. Jestem na zewnątrz centrum ewakuacyjnego. Musisz się tu dostać. Nie wiem, jak długo wytrzymam. Dobra, teraz wam pokażę właśnie tą drugą metodę na przejście. Nieźle. Wow! Ty się skąd wziąłeś? Zważywszy, że już wyeliminowałem ich większość tutaj na tej mapie, to nie będę z nimi drugi raz walczyć przecież.